wyznacz wartości najmniejszą i największą funkcji f od x w przedziale od -1 do 3. W pierwszym etapie musimy zbadać, czy funkcja posiada ekstrema lokalne. Musimy więc poszukać miejsc podejrzanych o ekstremum. Warunkiem koniecznym do istnienia ekstremum jest to, aby pochodna funkcji była równa 0. Zacznijmy więc od obliczenia pochodnej funkcji f. Pochodna funkcji f wynosi Obliczamy pochodną pierwszego wyrażenia, mamy tutaj stałą, którą przepiszemy i mnożymy ją przez pochodną x do potęgi trzeciej. To obliczymy ze wzoru x do potęgi n tej, co nam daje nx do potęgi n-1. Nasze n teraz wynosi 3, czyli trójkę przerzucamy przed x, a następnie mamy x do potęgi 3-1, czyli do potęgi drugiej. Teraz obliczamy pochodną x do potęgi drugiej z tego samego wzoru. Teraz nasze n wynosi 2, czyli dwójkę przerzucamy przed x. -a. I x jest w potędze n-1, czyli 2-1 daje nam 1. Zostawiamy 2x. Dalej mamy stałą, którą przepisujemy i mnożymy ją przez pochodną x. -a. Pochodna x -a wynosi 1. I na końcu mamy pochodną ze stałej, a pochodna ze stałej wynosi 0, czyli możemy to pominąć. Możemy jeszcze uprościć naszą pochodną. Mamy tutaj 1 trzecia razy 3, daj nam 1, czyli mamy x kwadrat plus 2x minus 3. Teraz, aby znaleźć miejsca podejrzaną ekstremum, pochodną przyrównujemy do 0. Zapiszmy f prime od x ma wynosić 0. Podstawmy w miejsce f' od x nasze wyrażenie na pochodną, czyli mamy x kwadrat plus 2x minus 3 równa się 0. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Obliczmy więc deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac. Nasze b wynosi 2. Nasze a wynosi 1. I nasze C wynosi minus 3. Dostajemy 4 plus 12, co nam daje 16. Policzmy więc jeszcze pierwiastek z delty. Mamy 4. Ponieważ delta jest dodatnia, nasze równanie ma dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie x1 postaci minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy, nasze b wynosiło 2, czyli minus b to jest minus 2, minus pierwiastek z delty, czyli minus 4 i 2 razy a, czyli 2 razy 1. W liczniku mamy minus 6, w mianowniku 2, co nam daje minus 3. I drugie rozwiązanie postaci minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy minus 2. Plus 4 przez 2, czyli mamy 2 przez 2, co nam daje 1. Czyli o ile nasza funkcja f od x posiada ekstrema, to znajdą się one w punkcie minus 3 lub 1. Aby sprawdzić, czy funkcja f w punktach minus 3 i 1 posiada ekstrema, stworzymy tabelkę. W pierwszym wierszu tabelki wpiszemy x, w drugim wierszu f' od x, i tu będziemy wstawiać znaki pochodnej, i w, trzeciej, w trzecim wierszu f od x, i na podstawie znaków będziemy określać monotoniczność funkcji f. Do uzupełnienia tabelki potrzebna będzie wykres pochodnej. Zaznaczmy miejsca zerowe, czyli mamy minus 3 i 1. I pochodna jest funkcją kwadratową, czyli jej wykresem będzie parabola. Patrzymy, jaki jest współczynnik A. Współczynnik A wynosi 1, czyli jest dodatni, stąd też ramiona paraboli będą skierowane w górę. W ten sposób oś X została podzielona na trzy przedziały. Pierwszy przedział jest od minus nieskończoności do minus 3. I tu wpiszmy x równe minus 3. Drugi przedział jest od minus 3 do 1. I tu mamy jedynkę i ostatni przedział jest od jedynki do nieskończoności. Wiemy, że pochodna dla minus trójki jedynki przyjmuje wartość 0. W przedziale od minus trzech, od minus nieskończoności do minus 3 przyjmuje wartości dodatnie. W przedziale od minus 3 do jedynki przyjmuje wartości ujemne. I w przedziale od 1 do nieskończoności przyjmuję wartości dodatnie. Teraz na podstawie znaku pochodnej wnioskujemy, jak zachowuje się nasza funkcja wyjściowa f. Jeśli pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. Jeśli pochodna jest ujemna, funkcja maleje. I tu mamy znowu pochodną dodatnią, czyli nasza funkcja rośnie. Na lewo od minus trójki funkcja rośnie, na prawo maleje, stąd też w minus trójce mamy maksimum lokalne. Natomiast na lewo od jedynki funkcja maleje, na prawo rośnie, czyli w jedynce mamy minimum lokalne. W zadaniu szukamy wartości najmniejszej, największej w przedziale od minus 1 do 3. Musimy więc sprawdzić, które z tych ekstremów. Y, znajduje się w przedziale od minus 1 do 3. Y, minus trójka znajduje się poza tym przedziałem, a jedynie jedynka znajduje się w tym przedziale, więc nie ma sensu obliczać y, maksimum w minus trójce, dlatego że i tak jest ono poza tym przedziałem. Obliczmy więc tylko y, wartość minimalną dla jedynki, czyli obliczmy F od jedynki, czyli w miejsce x wstawiamy jedynkę. Dostaniemy 1 trzecia razy 1 do potęgi trzeciej plus 1 do potęgi drugiej, minus 3 razy 1 i minus 8. Dostaniemy 1 do potęgi trzeciej to jest 1, czyli 1 trzecia, plus 1 i minus 3, co nam daje. 1 trzecia minus 2, czyli minus 1 i 2 trzecie. Otrzymaliśmy w ten sposób wartość najmniejszą funkcji f i jest to f od 1 i wynosi minus 1 i 2 trzecie. Teraz pozostało nam już tylko znaleźć wartość największą. Musimy więc policzyć wartość naszej funkcji f od minus 1 i od trójki. Czyli policzmy f od minus 1 i f od 3. Czyli badamy, w jaki sposób zachowuje się nasza funkcja na krańcach naszego przedziału. Najpierw pod x wstawiamy minus 1, czyli mamy 1 trzecia razy minus 1 do potęgi trzeciej, plus minus 1 do potęgi drugiej, minus 3 razy minus 1 i minus 8, które zgubiliśmy obliczając f od 1. Za chwileczkę to uzupełnimy. I dostajemy. Minus 1 do potęgi nieparzystej zostaje mi. Mamy więc minus 1 trzecia, plus 1, plus 3 i minus 8. I łącznie dostaniemy minus 4 i 1 trzecia. Poprawmy jeszcze błąd w obliczeniu f od 1, czyli dopiszmy jeszcze tutaj minus ósemkę, co nam razem da minus 9 i 2 trzecie. Zostało nam jeszcze do policzenia f od trójki, czyli za x wstawiamy 3. Mamy więc 1 trzecia razy 3 do potęgi trzeciej, plus 3 do potęgi drugiej, minus 3 razy 3 i minus 8. Z pierwszego mamy 3 do potęgi trzeciej to jest 27, i dzielony na 3 to nam daje 9. Następnie mamy plus 9, minus 9 i minus 8. Otrzymujemy 1. Ponieważ szukaliśmy tym razem wartości największej, to wybieramy spośród otrzymanych wyników większy z wyników do wyboru mamy minus 4, 1 trzecia oraz 1. Oczywiście 1 jest większą liczbą, czyli wartość największa wynosi 1.